Sławomir Peszko, Lechia Gdańsk. Przemysław Frankowski, Jagiellonia Białystok. Jest wychowankiem Lechii, ale w jej barwach nigdy nie zagrał w Ekstraklasie. W 2009 roku wystąpił za to w Jagiellonii, w meczu przeciwko Lechii. O kim mowa? A. Grzegorz Szamotulski, B. Mariusz Pawlak, C. Igor Lewczuk. Szamotulski. Moim zdaniem, ponieważ z tego co wiem, urodzony chyba w Gdańsku i jego brat jest zagorzałym kibicem Lechii. Odpowiedź A. Grzegorz Szamotulski. To mój były trener i opowiadał mi historię z Gdańska i mówił, że nigdy w Lechii nie grał. W którym roku po raz pierwszy Jagiellonia i Lechia spotkały się w najwyższej klasie rozgrywkowej? A. W 1956, B. W 1987, C. W 2006. Ej, jakie pytania! Jest strzał i strzelam w odpowiedź C. 2006. Wieku, 2 lata miałem. Który zawodnik nie pasuje do pozostałych? A. Piotr Grzelczak, B. Bartłomiej Pawłowski, C. Tomasz Frankowski. Tomasz Frankowski. Tomasz Frankowski nie zagrał w Lechii. Który trener oprócz Michała Probierza pracował zarówno w Jagiellonii, jak i w Lechii? A. Bogusław Kaczmarek, B. Wojciech Łazarek, C. Stefan Białas. B. Łazarek. Strzelam, od razu mówię. B. Który klub w obecnym sezonie przez więcej kolejek zajmował pozycję lidera Lotto Ekstraklasy? A. Jagiellonia, B. Lechia, C. Tyle samo kolejek w przypadku obu klubów. B. Lechia. Myślę, że to my. Odpowiedź A.